awaryjny. Trzeba poczekać. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Pan Artur Kowalski. Jesteśmy w sądzie rejonowym na ulicy Kocjana 3, dokładnie 3C. Tutaj pan Burzy. Artur Kowalski został wezwany z powodu posiedzenia w sprawie o nienoszenie kagańca. Taki był zarzut, że nie zakrywał ust i nosa. Dokładnie spreparowany w związku z jego uczestnictwem w Drodze Krzyżowej 31 marca 2021 roku. Fantastyczna Droga Krzyżowa, za którą Bogu dziękuję i ludziom, którzy byli z nami, a pan Artur też ją dokumentował i był z nami jako ze swoimi znajomymi towarzyszami niedoli w represjonowanej, szykanowanej Polsce, w narodzie, który został poddany takiej presji, jak właśnie zakrywanie ust i nosa w absurdalnej całkowicie przestrzeni, na powietrzu, niezależnie od trzymania dystansu czy nie trzymania, aberracji, do której doprowadził rząd bezprawnie, dlatego że jest to jedna z wolności do swobodnego oddychania, do swobodnego przemieszczania się. To są wolności zapisane konstytucyjnie, które rząd zaatakował, znieważył, zabrał nam na niwie prawnej, a właściwie na niwie karykatury prawa, którą jest właśnie zarządzanie krajem poprzez rozporządzenia, a nie ustawy. Panie Arturze. Przeraża mnie to, że rząd mówi o dobrej zmianie, o nowym ładzie i jednocześnie trwoni pieniądze, trwoni czas obywateli, trwoni zdrowie nasze, żeby czochrając nas po sądach. Proszę Państwa, w mojej sprawie, znaczy to było Droga Krzyżowa 31 marca 2021 roku, czyli niedawno. Uczestniczyło w tym w tej Drodze Krzyżowej około 50 osób, może nawet więcej. I wszyscy żeśmy dostali takie zarzuty. A więc 50. I teraz tak, mój czas są... Początku. Problem techniczny, wstrzymano transmisję. Dobrze. Przepraszamy, was najmocniej spadł telefon, jesteśmy z powrotem. Proszę podjąć. 50 osób. Policja. Od cholery tam był policjant, zresztą to można zobaczyć na nagraniach. Co najmniej policjantów to podejrzewa, że też z 50 było, przy prawie każdy jeden na jednego. Zamiast tych ludzi wykorzystać naprawdę do pracy rzetelnej, coś co daje dla społeczeństwa, coś plus, to nie, to zajmują się bzdurami. Sąd, przecież Wysoki Sąd nie po to się studiował, nie po to kończył bardzo trudne studia, jakie uważam, jakie jest właśnie prawo, żeby teraz zajmować się głupotami pana Mateusza Morawieckiego. I cały aparat, począwszy od policji, przez urzędników, skończywszy na sądzie i prokuratorach, po to, żeby ścigać ludzi o kagańce, masoneczki nazwane maseczkami, maskami w rozporządzeniach dla niepoznaki. Szkoda słów, szkoda naszego czasu. Jedno mnie tylko dobija, że część ludzi niestety jest w stanie agonii myślowej już. Jak, o ile kiedyś jeszcze do niedawna namawiałem ich przeciwko, żeby nie szczepili się, nie zakładali maseczki, w tej chwili odszedłem od tego, dlatego że widzę, że to bez sensu, szkoda tylko mojego czasu. Współczuję tym ludziom, współczuję rodzinom tym ludzi, bo na pewno będą umierali, a tylko tyle jestem w stanie na dzień dzisiejszy wykrzesać z siebie. Pozdrawiam Państwa. Dodam tylko, że sprawa, która była toczona najpierw na komisariacie pana Artura, tam został wezwany do złożenia wyjaśnień. Ogrom straty czasu zarówno funkcjonariuszy publicznych, jak i pana Artura.
Tutaj zakończyła się w tym sądzie Nakocjana 3C umorzeniem, natomiast powinna zakończyć się uznaniem winnych prześladowania. Winnych prześladowania pana Artura i innych obywateli, policjantów, którzy działali na zlecenie polityczne. Dzisiaj te sprawy kończą się umorzeniem pod takim błahym powodem, mianowicie, że obecne prawo już nie wymusza, nie nakazuje obywatelom nosić kagańców, masoneczek nazwanych maskami w przestrzeni publicznej i sądy korzystają właśnie z tego, że jeżeli bieżące prawo jest bardziej korzystne dla obwinionego, no to na tej podstawie dokonują umorzeń. Natomiast to jest prawda, ale jednocześnie prawda niewystarczająca, bo wystarczającą prawdą byłoby stwierdzenie, niektóre sądy o tym też stwierdzały wcześniej, że taki obowiązek nie mógł zostać nałożony jako właśnie odbieranie wolności, które można odebrać jedynie tylko i wyłącznie bezpośrednio w ustawie. Przepisy dalej są wadliwe, jest tylko ustawa mówiąca o tym, że Rada Ministrów może wydać taki nakaz. To jest niewłaściwa delegacja do stworzenia prawa. Tego typu wolności konstytucyjnie mogą być ograniczane tylko i wyłącznie bezpośrednio w ustawie. Dlaczego tak jest? Bardzo łatwo to zrozumieć i trzeba to rozumieć, to jest bardzo ważne, że wówczas byłaby grupa konkretnych polityków z imienia i nazwiska w parlamencie, tych, którzy zagłosowaliby za, przeciw lub neutralnie lub nie stawiliby się na głosowanie. Także były taka ustawa musiałaby zostać poddana konsultacjom publicznym, także byłaby rozmowa na poziomie merytorycznym, ekspertów. Na przykład zgłosilibyśmy do grupy eksperckiej i sami by się zgłosili też z pewnością niezależni lekarze z Polskiego Stowarzystwa Niezależnych Lekarzy i Naukowców, gdzie jest między innymi dr Sienkiewicz, jest tam też dr Hałat i oni by zabrali głos w konsultacjach publicznych, gdzie znakomicie wykazaliby, że nie tylko nonsensem z perspektywy ochrony przed tym wirusem i innymi wirusami, ale także przeciwskuteczne jest, ponieważ powoduje różne trudności, także oddechowe, jak mówi ulotka Polskiego Stowarzystwa Niezależnych Lekarzy i Naukowców, że już po 5 minutach pod kagańcem, pod masoneczką, nazwaną maską, poziom stężenia dwutlenku węgla jest 10-krotnie przekraczający dopuszczalny w pomieszczeniach zamkniętych. Natomiast dyskusja byłaby znacznie szersza, okazałoby się, że mikroby, które się gromadzą pod maseczką, są także bardzo niebezpieczne, że nie tylko to stwarza pozór jakiejkolwiek ochrony, skutki psychologiczne są fatalne noszenia tego, uderzenie w godność człowieka jest oczywista, branie udziału w fikcji, zmuszanie do brania udziału w fikcji obywateli też jest tutaj oczywiste i wywiązałaby się dyskusja na poziomie parlamentarnym. Dlatego nie robi się tego w taki sposób, żeby właśnie zaciemniać, zatajać, manipulować rzeczywistością i zmuszać poprzez zalegalizowane bezprawie rękami właśnie nielicznych, cynicznych i bardzo niemądrych, bardzo źle nam życzących ludzi, którzy zasiadają w tej chwili w Radzie Ministrów, w szczególności pana Morawieckiego. Dlatego to jest nasz głos sprzeciwu tutaj razem z panem Arturem Kowalskim. O co was bym chciał jeszcze prosić? Pan Artur Kowalski jest technikiem masażu. Jest licencjonowanym technikiem masażu. Stracił pracę z tego względu, że nie nosił kagańca. Miał taką pracę, gdzie zarabiał 20 zł i więcej za godzinę w jednej z przychodni, ale zwolniono go ze względu na to, że nie chciał się ukorzyć, nie chciał się pokajać i założyć kagańca, ponieważ jest to człowiek, który jest prawdomówny, jest prawomyślny i nie będzie się hańbił ani hańbił drugiego człowieka ze względu na to, żeby zarabiać pieniądze. Jeżeli ktoś ma pomysł, jak właśnie pomóc stworzyć dla pana Artura stanowisko pracy lub też go zatrudnić na godnych warunkach, to znaczy nie noszenie kagańca i uczciwa stawka, pana Artura znam jako osobę bardzo pracowitą, bardzo rzetelną, niezawodną, też z dużymi doświadczeniami życiowymi i serdecznie proszę o pomoc i gorąco rekomenduję, bo jeżeli jest tak dobry w tych sprawach związanych ze swoim fachem, jak
dobry jest w życiu codziennym, jak wiele nam właśnie pomagał już od lat, no to uważam, że jego pracodawca czy współpracownik i klient również będzie zadowolony. Przepraszam panie Arturze za tą reklamę, ale... Dziękuję, no nie spodziewałem się. No, no cóż, no w tym wypadku wystarczy, chyba się pochwalę, ponieważ byłem jedynym pracownikiem tej przychodni, który dostawał pochwały od pacjentów, które mam fizycznie. Dostałem kopię, kopię mam tych pochwał, które poszły na ręce dyrekcji. Niemniej dyrekcja wolała pozbyć się mnie, ponieważ tylko ja i jedna koleżanka żeśmy nie nosili maseczek, a wszyscy byli w maseczkach. Ta koleżanka chyba już też nie pracuje, niestety. No także, no dziękuję za tę pochwałę, nie spodziewałem się. Ja jednocześnie słuchając tego wcześniej już pana Tobiasza, dziękuję panu Tobiaszowi, nie chcę, dziękuję panu Tobiaszowi, że mnie wspierał tutaj duchowo w czasie, mimo że był wyproszony poza salę rozpraw. To jest naprawdę bardzo ważne. Bardzo ważne. Proszę państwa, wspierajcie się, chodźcie na sprawy innych ludzi, bo nawet nie zdajecie sprawy sobie, jak to pomaga duchowo. Ja to odczułem. Pięknie, dzięki. Miałem wcześniej sprawy, chodziłem sam, więc moje samopoczucie było bardzo kiepskie. No, jakoś tam dałem radę, wygrywałem tam te sprawy, no ale a tutaj zdecydowanie lepiej się czuję, jak właśnie jak pan Tobiasz był. Wiedziałem, że chociaż nie w sali, ale jest na zewnątrz i czeka na wynik. Pozdrawiam państwa serdecznie. Boję się tylko jeszcze, na sam koniec, boję się tylko jednej rzeczy, że rządy prawie całego świata robią, zrobiły pół kroku wstecz, a teraz dadzą parę susów naprzód, czyli ku naszej zgubie. Proszę państwa, nie wiem jak w tej chwili z tym walczyć. Ja wiem, że ja będę walczył na tyle, ile będę umiał, czyli nie poddawać się głupocie, bo raz się poddać głupocie, to już później ginie człowiek. Dziękuję. Zapraszamy do Katowic 7 sierpnia. Już w tę sobotę o godzinie 12 zaczynamy pod pomnikiem. Tym pomnikiem Ziętka, który jest bardzo blisko Spodka. Wspaniałe zgromadzenie. Ludzie jadą z całego świata dosłownie. Będą tam patrioci. Czas z takim człowiekiem jak pan Artur tutaj w sądzie to jest dla mnie bardzo konstruktywny czas. Tam będzie mnóstwo patriotów. Warto się z nimi poznać, warto się wymieniać kontaktami. Warto lekceważyć te ostrzeżenia przed tym. Oczywiście mieć na względzie, że trzeba najmocniej dbać o bezpieczeństwo, trzymać się najlepiej ludzi, których się znamy, którzy jakoś zostali rozpoznani przez nas. Dobrze jest się skontaktować jeszcze wcześniej z nimi, żebyśmy byli tam w dobrych grupach, żebyśmy uważali na wszelkie prowokacje. Ja, panie Arturze, bardzo panu dziękuję za postawę, za drogę krzyżową 31 marca, gdzie daliśmy apel do Episkopatu, żeby nie robili tego, co właśnie dzisiaj robią, żeby nie uczestniczyli w apartheidzie medycznym. Pozdrawiamy wszystkich przyszłych uczestników wspaniałego marszu. Ja zapraszam też, pan Artur jest ateistą, ale jest to człowiek, który jest wierny Bogu, nawet nie do końca tak percepując tą rzeczywistość, ponieważ bardzo pomaga innym ludziom. Proszę mu o pomoc, wszystkich proszę o pomoc mu w znalezieniu lub stworzeniu sobie stanowiska pracy. Jest to człowiek pracowity i zapraszam też do Lichenia. 6 sierpnia, już za parę dni, w piątek o godzinie 21 rozpoczynamy taką narodową modlitwę Noc Walki o Błogosławieństwo dla naszej ojczyzny, dla ukochanej Polski. Niech Chrystus Król Polski będzie z wami, Najświętsza Jego Mateńka też wymadla dla was wszelkie łaski. Pozdrawiamy serdecznie z sądu. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Dziękuję panie. Ja też dziękuję.